W bramce numer 12 Dawid Kołodziejczak, 3 Sebastian Śmiałek, 5 Mikołaj Pingot, 8 Łukasz Jakub Gruszkowski, 9 Jakub Antosik, 10 kapitan Jakub Dębowski, 11 kolejny Jakub Smektała, 14 Tomasz Koziorowski, 15 Norbert Grzelak, 16 Michał Kozajda i 18 Michał Wolinowski. Tego meczu piłka ustawiona blisko bocznej linii, więc na strzał nie ma mowy, ale centra w pole karne, no właśnie! To było miejsce dobre do tego, żeby zagrać futbolówkę. Bardzo ostry kąt, ale znów szansa na wrzucenie gdzieś piłki na dalszy słupek. No, nie łapał piłki Dawid Kołodziejczak w przeciwległej stronie boiska. Dębowski, krótko to wszystko rozegrali gospodarze. Wyłożenie na 20 metr strzału. Niezła próba. Jeszcze raz świt, błąd, teraz defensora gospodarzy. Strzał po długim rogu. Okazja. Przeciwnik. Kolejne strzelenie w pole karne. Na dalszy słupek nie sięgnął. Jednak Mikołaj Pingot tej futbolówki od sezonu 2011-12 w barwach właśnie tego zespołu. Tymczasem szansa strzału z linii pola karnego. To był Paweł Krawiec. Smektała, zejście na prawą nogę, wrzucona piłka na 5 metr. Jeszcze nie koniec, jest Wolinowski, ale... No i pierwsza z tych doliczonych minut może za chwilę się zakończyć bramką dla zespołu z Kleczewa. Jakub Antosik tutaj stanął przed szansą. Samo gdzieś to dogranie piłki z głębi na ustawienie kolegów w polu karnym. Bita piłka na dalszy słupek, ale tym razem już wyczuł intencję. Teraz dopiero wybrzmiał ten właściwy gwizdek pana Sebastiana Pakuszewskiego, sędziego z Gdańska, który prowadzi to spotkanie. Się i przygotować do ewentualnego wejścia na boisko. Tymczasem będzie okazja dla świtu. Czy sięgnie piłkę gracz drużyny ze Skolwina? To sięgnął, ale wybita została futbolówka z linii bramkowej. Nie tak jak to sygnalizują kibice, ale sędzia uznał, że ta ręka była przy ciele i że gwizdek się nie należał w tej sytuacji. Indywidualna akcja, strzał Maciej Wyganowski, ale... pod bramkę rywala. Czekamy, jak rozwiążą te sytuacje zawodnicy biało-błękitnych strojach. Piłka bita na 5 metr, no ale tutaj nie miał kto tego. Jakub Antosik, rzut wolny podyktowany przez sędziego. Groszkowski do Smektały. Jest Dębowski, szansa, strzał Smektały, ale zablokowany. Jeszcze tutaj gdzieś się rzucił wyraźniejszym okresem przewagi, aczkolwiek nie potrafią jeszcze tego podkreślić choćby strzeloną bramką teraz do środkowania gdzieś z pod końcowej linii boiska, ale albo albo Ładziak, albo Nagórski. Nagórski, ależ tutaj ładnie. Dziąbek, walka, bark, przegrana, jest szansa i gol! 1-0 Sokół Kleczew. No błąd tutaj Dominika Dziąbka w tej walce, ale jest szansa na kontrę. Smektała, ładny zwód Smektała, ale za długo czekał chyba z oddaniem strzału Patryk Bill. Jeszcze panik, klatką piersiową do Kosackiego, to teraz fatalny błąd znów defensorów Świtu, jest szansa strzał Poczyńskiego, ale broni znakomicie Oskar Rechcigel. Jednak nie będzie wyprowadzona piłka, bo użył gwizdka Sebastian Pakuszewski. Koniec spotkania, 1-0 Sokół Kleczew pokonuje Świt Skolwin po trafieniu Jakuba Antosika. 3 punkty dopisuje do swojego konta zespół z Kleczewa.